Cześć, z tej strony Kacper Żarski, tabletowo.pl. Zapraszam na porównanie dwóch niemal identycznych smartfonów, a mianowicie Honora 7X oraz Huawei Mate 10 Lite. Patrząc na obudowę tych urządzeń nie znajdziemy zbyt wielu różnic. Jedynie aparat główny jest ułożony w nieco innym miejscu, dodatkowo mikrofony zlokalizowane są troszeczkę inaczej. I to co można jeszcze dostrzec to to, że na froncie w Honorze 7X znajdziemy jeden aparat umieszczony po lewej stronie, natomiast w Mate 10 Lite umieszczono dwie kamerki umieszczone po prawej stronie. Co prawda te urządzenia różnią się jeszcze troszeczkę przekątną wyświetlacza, aczkolwiek mowa tu o 0,03 cala, więc no ta różnica jest totalnie niedostrzegalna. Oba smartfony mają identyczną specyfikację. Jest procesor Kirin 659, jest układ graficzny Mali T830, 4 GB pamięci RAM, 64 GB na nasze pliki, a całość działa pod kontrolą Androida 7.0 Nougat. W obu smartfonach znajdziemy jeszcze akumulatory o pojemności 3340 mAh, aczkolwiek tutaj jedną różnicę można dostrzec, ponieważ Mate 10 Lite nieco dłużej działa po jednym ładowaniu. Jest w stanie pracować nawet 4,5 do 7 godzin na wyświetlaczu, podczas gdy Honor 7X uzyskuje wyniki o godzinę krótsze. Honora 7X natomiast trzeba pochwalić za wyświetlacz. Moim zdaniem jest on nieco lepszy, ponieważ kolory są troszeczkę ładniej nasycone, dodatkowo jasność maksymalna jest wyższa, natomiast minimalna nieco niższa. Przejdźmy do aparatów. W obu smartfonach umieszczono podwójny aparat główny o matrycy 16 i 2 megapikseli, charakteryzują się też przysłoną 2.0. W kwestii jakości zdjęć to prawdę mówiąc nie widzę zbyt wielu różnic, ponieważ raz jeden smartfon, raz drugi lepiej wykonuje jakąś fotografię. Więcej różnic natomiast dostrzeżemy w przypadku kamerek frontowych. W Honorze 7X znajdziemy pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 megapikseli, Mate 10 Lite, tak jak mówiłem, ma dwie soczewki aparatu o matrycach 13 oraz 2 megapikseli. Co do jakości zdjęć, no to zdjęcia wykonane Mate 10 Lite charakteryzują się zazwyczaj większą szczegółowością oraz bardziej naturalnymi kolorami. Dodatkowo dzięki zastosowaniu dwóch kamerek możemy skorzystać z trybu portretowego i dzięki temu rozmazać tło za naszą twarzą. Podsumowując, oba smartfony są ciekawe i prawdę mówiąc nie znajdziemy w nich zbyt wielu różnic. Mate 10 Lite co prawda jest troszeczkę lepszy, ponieważ mamy kamerki, które wykonują ładniejsze fotografie. Dodatkowo bardziej wydajny jest akumulator, aczkolwiek nie wiem czy te zmiany są warte aż 200 zł. Moim zdaniem Honor 7X jest i tak bardzo dobrym urządzeniem i śmiało można go wybrać. Jak dla mnie powinniście być zadowoleni. Jedynie trzeba pamiętać, że nie są to urządzenia perfekcyjne, ponieważ jak dla mnie na pewno brakuje tutaj NFC oraz trybu szybkiego ładowania. A co Wy myślicie o tych smartfonach? Który z nich Wy byście wybrali? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją tego porównania na tabletowo.pl. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!